Witajcie. Wszyscy wiemy, że pingwiny to ptaki, ale czy kiedykolwiek widzieliście, żeby latały? Nie? I nic dziwnego, bo one po prostu tego nie potrafią. Ale dlaczego? Przecież gdyby potrafiły latać, łatwiej byłoby im ujść z życiem. Na przykład zaatakowane młode mogłyby po prostu odfrunąć. Ze wszystkich współczesnych ptaków najlepiej do życia w środowisku wodnym przystosowały się pingwiny. Podobnie jak fokom, ląd jest im potrzebny tylko do rozmnażania. Decydując się na wodny tryb życia, pingwiny musiały poświęcić kilka ważnych cech, takich jak wdzięk oraz szybkość i zwinność poruszania się na lądzie, a co najważniejsze, umiejętność latania. Aby zdobyć morskie frykasy, ryby, głowonogi czy małe skorupiaki, musiały się tak samo dobrze przystosować do życia w wodzie jak ich ofiary, a przynajmniej nie ustępować im szybkością i zwrotnością. W wodzie mogą rozwijać prędkość do 14 km na godzinę, a w razie niebezpieczeństwa potrafią wyskoczyć pionowo w górę na 2 metry, żeby skryć się na lodowej krze. Duże gatunki są w stanie pozostawać pod wodą ponad 18 minut, nurkując na głębokość 260 metrów. Co ciekawe, najbliższymi krewnymi pingwinów są petrele i albatrosy, czyli jedne z największych niestrudzonych morskich lotników. Wszystkie one pochodzą od wspólnego lotnego przodka, a rozdzieliły się około 60 milionów lat temu. Ponieważ pingwiny gniazdują głównie na obszarach autarkicznych, dorosłe osobniki na lądzie praktycznie nie mają naturalnych wrogów. Zagrożenie stanowią jednak ssaki wprowadzone przez ludzi, takie jak psy i koty. Do samoobrony pingwiny używają dziobów i płetw, które są całkiem skuteczną bronią. Niestety pisklęta pozostawione bez opieki stają się łatwym łupem dla na przykład wydrzyka brunatnego. Ten filmik pokazuje atak kilku sokołów na niezdarnego pingwinka. Wydawało się już, że nie ma dla niego ratunku, choć nielot desperacko próbował ratować się ucieczką. Mimo że starał się ze wszystkich sił, to małe, nieporadne zwierzę nie mogło stawić czoła drapieżnym bestiom. Walka była nierówna i gdy pingwinek stracił już nadzieję na ucieczkę, na ratunek przyszły mu inne ptaki, po których najmniej można się było tego spodziewać. W roli ratowników wystąpiły kaczki, które natychmiast rzuciły się na drapieżników. Dzięki dobrze zgranemu kontratakowi udało im się odpędzić agresorów. Na widok tak niespodziewanego wsparcia zaskoczone sokoły odpuściły ofiarę i odleciały, a pingwin został uratowany. Wygląda na to, że naprawdę niewiele wiemy o kaczkach. Tym razem pingwinek ocalał. Jednak szanse młodych na przeżycie pierwszych 12 miesięcy nie są wysokie. Spośród młodych pingwinów Adeli pierwszy rok udaje się przeżyć tylko połowie z nich. Czynnikiem zwiększającym szanse na przetrwanie są zapasy tłuszczu, a zgromadzenie ich zależy od jakości pożywienia, czyli de facto od powodzenia rodziców w polowaniu. Szanse na przeżycie małych pingwinów wahają się od 70 do 80%, a dużych pingwinów cesarskich sięgają nawet ponad 90%. Ogólnie pingwiny mogą dożyć nawet 25 lat. Pingwiny postrzegamy jako zabawne i nieco nieporadne ptaki. Łatwo zrozumieć dlaczego. Nie potrafią latać i często na siebie wpadają, przewracając się i potykając. Jednak drapieżniki nie powinny ich lekceważyć. Pewien petrel, który liczył na szybką przekąskę, zaatakował grupę pingwinków cesarskich i to był jego błąd. Młode po raz pierwszy weszły do wody bez nadzoru rodziców. Ptak wykorzystał okazję i rzucił się do ataku. Złapanie ofiary nie powinno stanowić dla niego problemu. Maluchy najpierw próbowały uciec lądem, ale jedno z nich pośliznęło się i upadło. Petrel już miał go chwycić za szyję swoim mocnym dziobem, ale nie trafił, bo upadek pozwolił pingwinkowi umknąć i skryć się w grupie. Wszystkie młode zebrały się w kole, co pozwoliło im ochronić się ze wszystkich stron. W czasie walki pojawił się dorosły pingwin i ostatecznie przegonił petrela, zmuszając go do ucieczki. Pingwiny są bardzo odważne i potrafią odeprzeć atak wroga. Wiecie, że pingwiny można zobaczyć w ich naturalnym środowisku nie tylko na Antarktydzie, ale także w ciepłych regionach? Na przykład pingwin z Galapagos żyje w pobliżu równika, a jego krewni mieszkają w Afryce Południowej, Nowej Zelandii czy Peru. Ale im bardziej na południe, tym większa wśród pingwinów panuje różnorodność gatunkowa. Jakie pingwiny żyją na Antarktydzie?
Najczęściej natkniemy się na pingwiny białobrewe, maskowe i Adelii. Na Georgii Południowej i na Falklandach występują pingwiny makaronowe, złotoczube, królewskie i magellańskie. Dzielą one plaże ze słoniami morskimi, fokami i innymi przedstawicielami fauny antarktycznej, a czasem nawet między sobą. Często można spotkać kilka gatunków pingwinów jednocześnie. Pingwiny białobrewe można rozpoznać po białych, trójkątnych plamkach nad oczami i jasno-pomarańczowym dziobie. Te towarzyskie ptaki wolą trzymać się razem i wybierać miejsca dla swoich kolonii jak najbliżej brzegu. Pingwiny białobrewe są najszybszymi pływakami ze wszystkich gatunków. Pingwin maskowy wygląda, jakby był ubrany w elegancki czarno-biały garnitur. Nawet jego dziób jest czarny. Ma też charakterystyczną cechę, która nie pozwoli pomylić go z żadnym innym gatunkiem. Przechodzący od ucha do ucha czarny pasek na brodzie na tle białego kołnierzyka. Pingwiny maskowe to zwinni wspinacze. Używają dzioba jak czekana do wchodzenia na oblodzone zbocza i skaliste klify. Tam budują gniazda, których zaciekle bronią przed drapieżnikami i nadmiernie ciekawskimi gośćmi. Pingwin Adelii. Gatunek ten nazwano na cześć żony francuskiego podróżnika Julesa Dumont d'Irville Adelii. Te niewielkie ptaki są chyba najbardziej eleganckie i poważne ze wszystkich pingwinów. Ich elegancki wygląd podkreślony białymi pierścieniami wokół oczu komicznie łączy się z ich kaczkowatym chodem. W rzeczywistości pingwiny te są bardzo ufne, a z zachowania nieco przypominają ludzi. Pingwin magellański. Podczas swojej pierwszej podróży dookoła świata słynny portugalski żeglarz Ferdynand Magellan znalazł się w Patagonii na południowym krańcu Ameryki Południowej. Tam odkrył siedliska jednego z gatunków pingwinów, który później nazwano jego imieniem. Podobno początkowo z daleka pomylił je z ludźmi i nie od razu zdał sobie sprawę, że ma przed sobą ptaki. Pingwin złotoczuby. Pingwiny złotoczube w języku angielskim nazywane są pingwinami makaroni. Nazwa ta sięga XVIII wieku, kiedy angielscy dandysi nosili niezwykle wymyślne fryzury. A czubate pingwiny skalne zyskały taką nazwę, ponieważ na legowiska wybierają przybrzeżne skały, budując gniazda w zaroślach wysokiej trawy. Oba gatunki można zobaczyć w rejonie subantarktycznym, na przykład na Falklandach czy Georgii Południowej. Pingwin królewski. Pingwiny królewskie są drugie co do wielkości po pingwinach cesarskich. Choć nieco mniejsze, to wyraźnie jaskrawiej ubarwione. U dorosłych na klatce piersiowej i na policzkach występują duże czerwono-pomarańczowe plamy. Poza tym upierzone są tradycyjnie, czarno-biało. To jak? Macie już ochotę na ekspedycję do Antarktydy i na wyspy Oceanu Południowego? Chcielibyście na własne oczy zobaczyć te niesamowite zwierzęta zarówno na lądzie, jak i w wodzie? My też. To wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym filmiku w komentarzach. Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.